Prosiłbym teraz Rafała Ziemkiewicza o wygłoszenie prelekcji pod tytułem Wojna Rydza Śmigłego. Proszę bardzo. Dziękuję z mikrofonu. Prosimy w miarę głośno. Będę się starał. Tu się pokazuje mniej więcej przybliżeniu, ile czasu jeszcze zostało. Tak. Widzę, że jest taki zwyczaj, że na siedząco wszyscy, także ja też sobie pozwolę. Witam Państwa serdecznie. Właściwie troszkę się zderzają tematy z tym, co mówił Pan Profesor Wyszczelski, ale to dobrze, bo z zupełnie innej perspektywy chciałem. Prelekcja za dużo powiedziana, no może taka gawęda. Pogadam. Z perspektywy publicysty, który zajmuje się historią i szuka w niej rozmaitych sensów bądź braków sensów. Proszę Państwa, była w naszych dziejach taka postać Mieszko II. Syn Bolesława i następca Bolesława Chrobrego ma bardzo złą w polskiej historiografii sławę, ponieważ zaprzepaścił dorobek Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry ma bardzo dobrą sławę, ponieważ stworzył dorobek, ale Mieszko II go zaprzepaścił. Jeśli się przyjrzeć szczegółom, no to właściwie chyba już Paweł Jasienica zaczął troszkę rehabilitować Mieszka II, że on niczego złego nie zrobił tak naprawdę. Zabrakło mu szczęścia, które miał poprzednik, nie trafił w taki dobry moment historyczny, ale przypomnijmy, Chrobry sam go wybrał, to nie był jego syn pierworodny, więc nie musiał rządzić. Chrobry go przygotował, on współrządził przy Chrobrym. Krótko mówiąc, trudno zrozumieć, dlaczego taka była obsuwa za czasów tego Mieszka II, no ale łatwo zwalić na niego wszystko. Trudno powiedzieć, skoro Chrobry był wielkim, wspaniałym królem, który wbijał słupy graniczne i tu, i tam, i różne inne sukcesy odnosił, to nie można mieć do niego pretensji, można całą winę zwalać na Mieszka II, mimo że ten był wiernym jego następcą, wychowankiem i, że tak powiem, był autoryzowany. Tak samo jest z Rydzem Śmigłym. Tę analogię chciałem przywołać, ponieważ tak się w historiografii stało, że żeby zachować tę szczególną pozycję pierwszego marszałka Józefa Piłsudskiego jako człowieka nieomylnego, no to trzeba było znaleźć winnego, który wszystko zawalił i tym on się sam narzucał oczywiście. Drugi marszałek, czyli można powiedzieć Ziuk II, tak jak Mieszko II. I dlatego myślę, że o Rydzu Śmigłym jest warto mówić, warto mu się przyglądać. Może niekoniecznie to, żeby go rehabilitować, ponieważ trudno bronić jego rozmaitych koncepcji, ale warto zobaczyć to, że był on po prostu człowiekiem, który próbował robić to samo, co jego mentor i robił to samo. Tylko, że moment historyczny się troszkę zmienił i to, co Piłsudskiemu się świetnie udawało, to tutaj okazało się zgubne. I taką oczywiście najważniejszą sprawą, najważniejszym tematem do rozważań należy uczynić wrzesień 1939 roku. Pan profesor od strony naukowej na to patrzył. Ja pozwólcie Państwo, że zachęcę do takich rozmyślań. Otóż wszystko, co wiemy na ten temat, czy inaczej, może nie wszystko, główna koncepcja naszego widzenia września 1939 roku została ukształtowana przez Wacława Stachiewicza, generała, szefa sztabu, przez jego wspomnienia. A też ta wizja jest mniej więcej taka. Wiedzieliśmy, że sami nie wygramy, liczyliśmy na pomoc aliantów zachodnich. Postanowiliśmy związać jak największą siłę niemiecką tutaj u nas, żeby dać Francuzom, Niemcom czas na mobilizację i wkroczenie. W związku z tym ugrupowanie kordonowe miało służyć temu, żeby jak najwięcej terenu obronić, przynajmniej do czasu, jak się stamtąd przeprowadzi mobilizację na tych osłoniętych terenach, wywiezie stamtąd wszystko, co potrzebne do prowadzenia wojny, wszelkie materiały wojenne, ewakuujemy rekruta, stopniowo wycofujemy się na linię Wisły, Narwi, jako tę główną pozycję obronną, no i trwamy tam i czekamy, aż przybędą alianci. Że śmiem twierdzić, że generał Stachiewicz łgał okrutnie, kiedy to wszystko pisał, ale taka wizja kampanii wrześniowej już z perspektywy roku 1940 miała sens i właściwie była jedyną wizją, jaką miała sens. A później coraz bardziej była jedyną wizją, jaka miała sens, w związku z czym właściwie polska historiografia nie przymierza żadnych innych wariantów, że może jednak
było inaczej. A jednak, proszę Państwa, są tutaj dość zasadnicze wątpliwości. Po pierwsze, jak jeden ze znakomitych przywódców zauważył, przez 21 lat w polskiej myśli wojskowej nigdy nie rozważano wojny pozycyjnej. Doświadczenie wojny, pierwszej wojny światowej na Zachodzie nam tutaj w tej części Europy były głęboko obce. Tu była wojna domowa w Rosji, tu była nasza wojna na Wschodzie, to były cały czas wojny manewrowe i w ogóle nie ma teoretycznych prac, o ile mi wiadomo, które by zakładały druty, okopy, twarde trwanie i czekanie, aż ktoś przyjdzie z pomocą z drugiej strony. No dobrze, ktoś może powiedzieć, tego generał Stachiewicz nie sugerował. Mówił tylko o manewrowej obronie na zachód od Wisły i stopniowym wycofywaniu się na Wisłę. A jeszcze warto powiedzieć, że sam Rydz Śmigły, jednak pamiętajmy, jako dowódca w 1920 roku wykazał się dość, uważam, no to do oceny, ale uważam, że wykazał się wtedy bardzo dużymi talentami dowódczymi. I warto zobaczyć, jak on wtedy dowodził. Otóż też jego doświadczenie była wojna manewrowa. Co więcej, jego doświadczenie była zwycięska wojna manewrowa mniejszymi siłami przeciwko większym, gdzie manewry piechoty skuteczne, wychodzenie ze skrzydeł, na przykład przy obronie Wilna, pozwoliło mu pokonać dużo większe siły bolszewickie. Więc też trudno sądzić, żeby Rydz Śmigły z takim doświadczeniem nagle doszedł do wniosku, że robimy jakoś zupełnie coś innego, czego w życiu nie ćwiczyłem, czyli tę uporczywą obronę ze stałym odchodzeniem na linię wysp. Ważne jest też to, o czym to już pan profesor o tym mówił, że Józef Piłsudski we wszystkich swoich wypowiedziach zakładał samowystarczalność Polski. Także pod względem militarnym. No to go głównie interesowało. Rosja, wiadomo, ale z Rosją się wtedy nie liczyliśmy, ponieważ dzięki genialnej dezinformacji sowieckich służb wszyscy uważali, że Związek Sowiecki jest na krawędzi rozpadu, a w każdym razie jest, jak to Stalin deklarował, 50 lat za innymi państwami, przez najbliższe 50 lat się w ogóle nic tam nie ruszy, oni się będą tylko zajmować gonieniem technologicznym Zachodu. Niemcy, to wiadomo, że w sytuacji, kiedy Rosja wypada, to jest ten główny wróg do okiełznania. Zachód, parszywienki, wiadomo, że liczyć na niego nie ma co. Parszywienki to oczywiście określenie marszałka. No i jeszcze jedna rzecz, która jest, uważam, przesłanką do zastanawiania się nad tym, jak ta wojna Rydza miała wyglądać. Jest właśnie ten fakt, że nie pozostały żadne plany, koncepcje generalne tej wojny. Oczywiście był plan Zachód sformowany gdzieś tam na polecenie Marca, znaczy pojawiło się jego prace w marcu 39, ale wcześniejsze jakieś koncepcje były. On jest bardzo mglisty, właściwie są różne wersje, jak on miał wyglądać, ale mówi się tak dokładnie, to nie wiadomo, jak on miał wyglądać. Sam Rydz wiedział, jak on miał wyglądać. Jest pytanie. Czy to, że nikt inny nie wiedział, to jest to, że Rydz rzeczywiście nikomu nie chciał powiedzieć, nawet dowódcom armii, do czego zmierzamy? Czy też to, co powiedział, po wrześniu 1939 roku stało się tak niewygodne i tak niecenzuralne, że jego przyjaciele legionowi, pamiętajmy, że ta więź jednak ówczesnej generalicji legionistów była szczególnie silna, nie chcieli go już po prostu bardziej podkładać i nie chcieli mówić, co on im mówił. Być może rzeczywiście ten plan nie istniał w formie takiej, że można go gdzieś znaleźć w archiwach rozpisanego szczegółowo, ale jakąś koncepcję, no, wydaje mi się, że jest nieprawdopodobne, żeby po prostu powiedziano ludziom typu Kutrzeba, Fabrycy, prawda, Dom Biernacki, inny, ty tu stój i czekaj, ja ci powiem, co masz robić. Jakiś ogólny zarys tego, co mieli robić. Musieli dostać. Czy to był zarys, tak jak twierdzi Stachiewicz, broń się póki możesz, a później cofaj się na Wisłę i na Wiśle, coś tam zorganizujemy, żeby się bronić i czekać na wyjście Anglików i Francuzów? No to zaraz jeszcze o tym. Co przeczy, proszę Państwa, tej wizji Stachiewicza przede wszystkim, to cały duch, który panował w Wojsku Polskim i w sanacyjnym państwie przed rokiem 1939. Było takie określenie używane wtedy często, duch zaczepny. Ten duch zaczepny był preferowany.
Nie żadne tam niezłomne trwanie, obrona, że kto tu na nas rękę podniesie, to sobie zęby połamie na naszych liniach. Duch zaczepny to była oczywiście, można powiedzieć, taka nieformalna dyrektywa wojskowa. Stąd te nieustanne marsze, jeżeli znali Państwo kogoś, kto w życiu załapał się z tego pokolenia, które załapało się jeszcze na służbę wojskową przed 1939 rokiem, to zapewne główne jego wspomnienie to jest ciągłe zdzieranie butów, wielodniowe, wielokilometrowe, forsowne marsze i te, prawda, ciągle rozpadające się buty od ćwiczenia, długich, forsownych przemarszy, które no, nijak by się miały do planów defensywnych. Jeżeli duch zaczepny był taką nieformalną dyrektywą wojskową, to nieformalną dyrektywą państwową była budowa mocarstwowości. I to jest w każdym tym, ja zachęcam, żeby badając te czasy skupiać się nie na czytaniu wspomnień, ponieważ wspomnienia pisane po katastrofie, straszliwej dla wszystkich, mentalnej katastrofie 1939 roku, już uwzględniają perspektywę zmienioną, ale czytajmy dzienniki, czytajmy to, co było pisane na bieżąco, na przykład przez pułkownika Umiastkowskiego, na przykład przez różnych urzędników państwa. To jest propagandista. Tak, ale on pisze dla siebie dzień po dniu i tam zapisuje stany swojego myślenia z tego dnia. W każdym razie wydaje mi się, że dzienniki mają przewagę nad wspomnieniami, które już są pisane z perspektywy tego, co się zdarzyło później. W swojej książce, której niestety tutaj nie możemy kupić, to nie jest winą organizatorów, tylko po prostu no, wydawca mój ma taką strategię, że... Taka polityka. Ma taką politykę, że działa przez dużą hurtownię, z którą małym sprzedawcą jest bardzo mało, trudno działać, więc trudno. Ale mimo wszystko, jeśli ktoś z Państwa ciekaw, to zachęcam. To w mojej książce, jaka anegdotę podaję, to, że w rocznicę bitwy pod Płowcami zbudowano pomnik w rodzinnej miejscowości Władysława Łokietka. Ale oczywiście nie Łokietka, tylko właśnie pomnik marszałka Piłsudskiego z napisem wyjaśniającym, nie zacytuję go dosłownie, że dlatego ten pomnik tu stoi, bo tu właśnie marszałek Piłsudski w miejscu urodzenia Łokietka począł myśl mocarstwową Polski. Więc ta myśl mocarstwowa, dążenia mocarstwowe, czy dążenia mocarstwowe mogły polegać na tym, że chowamy się, powoli odchodzimy za Wisłę i czekamy, aż przyjdą alianci? Nie bardzo to wszystko pasuje. Jeśli spojrzymy, kolejna rzecz, która troszkę nie pasuje do tego wszystkiego, jeśli spojrzymy na ugrupowanie wojsk, to one się do koncepcji pana generała Stachiewicza ma kompletnie nijak. Przede wszystkim zobaczmy, najsilniejsza armia, którą dysponuje Ryt Śmigły, Armia Poznań, zostaje ustawiona w Łuku Wielkopolski. Chociaż tu wiemy, że spodziewano się najpierw głównego uderzenia z Pomorza na Warszawę. W 1939 roku, wedle różnych wspomnień, przyszła korekta, jednak uznano, że pierwsze główne uderzenie wyjdzie z południa, ze Śląska. No ale w żadnym wypadku nie spodziewano się do uderzenia na Wielkopolskę. Jeżeli planujemy kampanię pod kątem jak najdłuższego opóźniania, jak najskuteczniejszego opóźniania marszu przeciwnika, odchodzenia na główną pozycję, to chyba oczywiste jest, że głównych sił nie pakujemy w taki worek, w którym one nie mają w dodatku godnego siebie przeciwnika, natomiast zostają oskrzydlone. To ugrupowanie nie pasuje kompletnie do koncepcji post factum, jak sądzę, sformułowanej przez generała Stachiewicza. Podobnie jak nie pasuje do tego szereg drobnych faktów, składnice wojskowe, cały materiał wojenny praktycznie przed wojną pozostaje na zachodnim brzegu od Wisły. Wręcz można odnieść wrażenie, że jest zbliżany do zachodniej granicy, a nie odsuwany za w miarę bezpieczną linię Wisły. Ja mówię cały czas o Niemcach, oczywiście wkroczenia Sowietów nikt nie przewidywał, ale to za dużo byłoby wątków. W każdym razie no, kolejna rzecz, która jakby słabo do tego pasuje. Mało tego, mamy we wspomnieniach sytuację taką, że zakazywano budowania umocnień. Nawet tam, gdzie, nawet na Śląsku, który miał być miejscem decydującym. Wedle generała Stachiewicza Śląsk miał być takim zawiasem, że tu się miała polska obrona na Śląsku trzymać, a reszta jakby na zasadzie wachlarza składać się na Wisłę, powoli odchodzić na linię rzeki. No w takiej sytuacji przynajmniej ten Śląsk należało jakoś mocno, jak tylko można ufortyfikować, parę miesięcy na to było. Jest taka książka dotycząca
14 chyba Dywizji Piechoty Tarnowskiej. Ona tytuł... Nie, nie. Tarnowska Dywizja, zaraz w takim razie wygooglam. To jest tytuł, jest rozkaz zapomnieć w każdym razie. To jest bardzo ciekawe monografia tego Tarnowskiego. Zdech mi, dobra, nieważne. Rozkaz zapomnieć, jak mi się połączy internet, to Państwu jeszcze powiem. Ale to jest tylko jak jeden z możliwych przykładów. No, tam jest dokładnie opisana historia bitwy pod Pszczyną, w której właśnie Tarnowianie zostali rozjechani przez czołgi niemieckie. Między innymi... 22. Dywizja Kurska. Tak, a chodzi o pułk z Tarnowo. Pułk... generał ten, pułkownik Mikke, który zginął zresztą w tej bitwie. Przepraszam, ja nie jestem dobry w zapamiętywaniu takich rozmaitych szczegółów, ale mówię, podaję to jako przykład. W tej książce Państwo znajdziecie historię o tym, jak przez kilka miesięcy, w obliczu już po maju 1939 roku, kiedy jest pewne, że wojna wybuchnie, kiedy jest pewne, że ta wojna pójdzie na Śląsk, samorządowcy próbują namówić wojsko do jakiejś zbudowania umocnień tutaj. Jakieś to co piękna historia. I wojsko stanowczo odmawia. Jerzy Rostkowski nazywa się autor tej książki. Wojsko odmawia. Ostatecznie samorządowcy dopuszczają się defraudacji tak naprawdę, bo fundusze, które mają w budżecie na meliorację, słusznie stwierdzając, że jak idzie wojna, to cholera z meliorracją, przekazują na budowę tych umocnień, za co pewnie poszliby do więzienia, gdyby nie to, że i takich Niemcy potem wszystkich wymordowali. I takich historii zakazu budowy umocnień mamy dość dużo. Mam wspomnienia dowódców, którzy stwierdzają, że 3, 4, 2 już września pogubili się kompletnie, ponieważ nie było map w sztabach tych terenów. Nie tam, że dywizja, która stała pod zachodnią granicą, pogubiła się nad Sanem, tylko tereny bezpośrednio za nimi map nie było. Czyli nie było przewidziane odchodzenie do tyłu, no bo jeżeli byśmy odchodzili, to byśmy mieli mapy terenu, przez które przechodzimy. Natomiast były mapy terenów przygranicznych po stronie niemieckiej, co jasno pokazuje na przekazanie, co jasno pokazuje na zamiar wyprowadzenia wojny z terenu Polski. Krótko mówiąc, te wszystkie wątpliwości można tylko jedną hipotezą podsumować, a mianowicie, że Edward Rydz Śmigły przy wszystkich swoich wadach nie był aż takim idiotą, żeby nie miał żadnego planu kampanii. Tylko on miał plan kampanii zaczepnej. Plan kampanii manewrowego przeniesienia wojny na teren Niemiec, stąd Armia Poznań stojąca w uderzeniu dogodnym na Berlin, stąd kilka dni stanowczego zakazywania generałowi Kutrzebie jakiegokolwiek użycia tej armii, kiedy Kutrzeba alarmuje, domaga się, żeby pozwolono mu uderzyć na południe, odciążyć armię Łódź, która zaraz będzie rozbita. Rydz Śmigły mu zabrania tego, każe stać, czekać na właściwy moment. Można się domyślić, znaczy jedyna hipoteza, która to łączy, właściwy moment miał to być moment, kiedy włamujące się wojska niemieckie na kierunku Łodzi zostaną rozbite i wtedy przyjdzie czas na polskie uderzenie na Berlin. Na Berlin, które wykonać miał właśnie generał Kutrzeba. Jestem strasznie ciekaw polemik pana profesora, ale mimo wszystko jednak... dokończę swoje wątpliwości, które tutaj... Wiem, że były różne sposoby ratowania tego planu, na przykład twierdzenie, że trzeba było tak wojsko ustawić, bo obawialiśmy się, że jakiś kawałek, na przykład Śląsk, zajmą Niemcy, a potem staną tam i powiedzą, skończyliśmy wojnę i my wtedy zostaniemy bez Śląska i bez możliwości działania. To jest bardzo ciekawe pod warunkiem, że zapominamy, iż mieliśmy ten nieszczęsny sojusz z Anglią podpisany. 25 sierpnia. No tak, ale on jakby nie uwzględniał, przepraszam, kwiecień to już jest zobowiązanie do wzajemnej obrony. 25 sierpnia to już jest dość ściśle. No, mamy... Tak, ale mimo wszystko nie pasuje zupełnie takie kunktatorstwo, powiedziałbym, ani do wiedzy wojskowej Rydza, który...
doskonale wiedział, że w 20 roku to i raz oddawał jakieś rozmaite obszary, a potem je zajmował, bo jak mówię, manewrował właśnie. Tu też zresztą jest legenda, że te manewry miały być dokonywane siłami kawalerii. No, kawaleria to oczywiście była najbardziej doborowa polska część polskiej armii, ale tej kawalerii było kilkanaście tysięcy szabel. Więc to... Brygad. No, nie liczę, kilka, chyba tam 16 tysięcy szabel, jeśli dobrze pamiętam. Czyli siły no, naprawdę bardzo, bardzo specjalne. Mówimy o manewrach masami piechoty oczywiście, dywizji piechoty, ćwiczonych, stąd te forsowne marsze, które tam jeszcze dziadek mojej pierwszej żony mi na przykład opowiadał, jak to buty zdzierał, prawda, do kolan właściwie przez całą służbę wojskową, bo to było maszerowanie, 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 to było główne to, czego od piechoty wymagano. Jest jeszcze jedna analogia, proszę Państwa. Nie znamy do końca planu Zachód, ale dość dobrze znamy plan Wschód, który był przygotowany. Plan Wschód, jeżeli zobaczymy, weźmiemy tak na kalce ugrupowanie wojsk w 1939 roku i przerzucimy je symetrycznie, no może nie według takiej osi, tylko takiej, prawda, że Katowice się zamieniają w Wilno, to mamy mniej więcej to samo. I moim zdaniem nie jest domniemaniem zbyt zuchwałym twierdzenie, że planując kampanię na Zachodzie przeniesiono ten model kampanii, który był przygotowywany na wypadek konfliktu z Rosją. Tym bardziej, że ten znowu plan Wschód odwoływał się do tego, co było punktem wyjścia, centrum nie tylko legendy, ale w ogóle jakby całego horyzontu wojskowego myślenia sanacji Rydza Śmigłego, czyli wojny 1920 roku. A więc przeciwnik wchodzi, wbija się między Armię Wilno a Armię Wołyń, które stoją na wschodniej granicy. Wpuszczamy go kawałek, bo tam jest słabe miejsce w ugrupowaniu. Jak wchodzi, to dostaje ze skrzydła miażdżące uderzenie, tak jak stało się to pod Warszawą. Zresztą pod Warszawą tym miażdżącym uderzeniem dowodził właśnie sam generał Rydz, pseudonim Śmigły. Tutaj dowódca Armii Wilno, która miała dokonać tego miażdżącego uderzenia, jest generał Dąb Biernacki, bardzo ciemnej pamięci postać, ale ulubieniec Rydza, absolutnie jego totum facki, zresztą bardzo wtedy popularny, pistolet sanacyjny, właśnie sprawa znęcania się nad profesorem Cywińskim była największym aktem jego bohaterstwa. No w boju niestety taki dzielny nie był, bo porzucił swoją armię i uciekł w pewnym momencie, ale to dwukrotnie nawet, tak, ale, no, ale za pierwszym razem mu się nie stało nic za to, więc za drugim razem też mu się nic za to nie stało, no, ale później za to no, tam Sikorski się na nim mścił z Izydorem Modelskim, ale to inna historia, zostawmy. I otóż ten sam generał Dąb Biernacki zostaje wyznaczony w planie wojny nie na dowódcę armii którejkolwiek z tych, nawet nie armii Poznań, która w planach ma zająć Berlin, więc takie najbardziej chwalebne. Nie żadnej z innych armii, które mają powstrzymać wroga i odchodzić na linię Wisły, tylko armii rezerwowej Prusy. Dlaczego ulubieniec w planie wschodnim przekazany do, przewidziany do wykonania głównego zadania, tu zostaje nagle zdegradowany i odstawiony do roli dowódcy armii rezerwowej? Przecież nie było nic, co by wskazywało, że podpadł Rydzowi, wręcz przeciwnie, po tej wileńskiej sprawie wręcz zyskał w jego oczach. No otóż wynika z tego prosto, no, intuicja jest moja taka, że wystarczy spojrzeć, to armia Prusy miała być tym młotem, które zmiażdży niemieckie ugrupowania skuszone do wejścia na teren Polski zbyt głęboko w przekonaniu Rydza Śmigłego. I dlatego Kutrzeba nie dostał zgody na to, żeby interweniować, kiedy na jego lewym skrzydle front się kompletnie załamał, bo od tego była armia Prusy. Armia Prusy nie zdążyła się ześrodkować. Sam Biernacki okazał się, że on jest właśnie dobry do bicia bezbronnych cywili, natomiast do dowodzenia zachowała się informacja, jak to w trakcie największego harmidru dowódca zamiast dowodzić stał na skrzyżowaniu i pajacował, zastępując te panienki z chorągiewkami i kierując ruchem wojsk osobiście, bo tak pojmował dowodzenie. No więc z różnych przyczyn to się skichało i to się nie udało, ale prawdopodobnie tak miało być.
Dlaczego potem o tym wszystkim, dlaczego dzisiaj to jest wszystko gdzieś tak właśnie bawiąc się trochę w Wiktora Suworowa, rzucam takie hasła i namawiam do przyjrzenia się, jaki był rzeczywisty plan zamiarów Rydza Śmigłego, no bo inaczej musimy uznać, że Rydz Śmigły był rzeczywiście idiotą, który żadnych planów po prostu nie miał, biernie czekał i nie wiedział, co kompletnie zrobić. Śmiem twierdzić, że idiotą nie był, że miał plan, natomiast był kompletnie niezorientowany w rzeczywistości. Między innymi przez takich ludzi jak generał Stachiewicz, który, jak we wspomnieniach czytamy, ufryzował raporty polskiego wywiadu, to znaczy te raporty, które w 1939 roku przychodziły i pokazywały bardzo dokładnie i ugrupowanie, i siłę Niemców, przez Stachiewicza przeszły do Rydza Śmigłego w wersji, no, w największym skrócie takiej, że owszem, Niemcy mają dużo czołgów, to donosi polski wywiad, ale tu gdzieś ktoś po drodze, prawdopodobnie właśnie Stachiewicz dopisuje, ale zbyt szybko, prawda, te czołgi zbudowali, żeby one działały. To one na pewno są niesprawne. No, mają dużo samolotów, ale kiedy by wyszkolili tylu pilotów, więc pewnie te samoloty nie latają. No gdzieś to się w tych propagandowym haśle tych czołgów z tektury, prawda, skupiało. Niestety w te czołgi z tektury uwierzyło nie tylko społeczeństwo, ale również dowódcy z samym Rydzem na czele. Więc po prostu te manewry, ten sposób prowadzenia wojny, który był dobry w 1920 roku przeciwko armii bolszewickiej, dużo liczniejszej od armii polskiej, ale przecież będącej no dość prymitywną zbieraniną rewolucyjną, która na zasadzie pospolitego ruszenia lazła na zachód po prostu i wierzyła, że jak tylko wejdzie na tereny polskie, to polscy chłopi chwycą drągi, ośniki, grabie, widły, wymordują swoich ciemiężycieli, przyłączą się. To tak jak rabacja galicyjska szła taką kupą, prawda? Mniej więcej taki był plan bolszewików. Więc te metody walki, które się okazały doskonale skuteczne w wojnie 1920 roku, wobec armii będącej o generację wyżej technologicznie, były absolutnie zabójcze. No jak słusznie pan profesor zauważył, dywizje piechoty poruszające się na nogach, mimo że oczywiście motoryzacja armii niemieckiej wówczas w 1939 roku była też tak naprawdę w powijakach, ale w porównaniu z nami no, była wystarczająca, żeby jednostki niemieckie się posuwały dużo szybciej. Proszę państwa, w kampanii wrześniowej zginęło no, według różnych ocen kilkanaście tysięcy żołnierzy bezpośrednio w walce. Wielokrotnie mniej niż zostało wymordowanych przez wchodzące wojska niemieckie, bo to już w egzekucjach w samym 1939 roku około 75 tysięcy ludzi zostało wymordowanych. Więc o czym świadczą tak niskie straty? O tym, że ta armia polska została po prostu wymanewrowana. Ona nie została właściwie pokonana w tym sensie, że nie przejechali Niemcy po brzuchach, tylko przeszli bokami, przecież nagle się znaleźli z tyłu. Większość weteranów września, ich wspomnienia to jest ciągła jakaś bieganina i właściwie ten wróg jest tylko w powietrzu, bo tylko samoloty niemieckie bez przerwy nad głową wiszą i zrzucają bomby, natomiast tych Niemców w ogóle nigdzie nie widać. To właśnie wynikało z, no, mamy nieliczne odcinki typu Wizna czy Westerplatte, gdzie Polacy rzeczywiście prowadzili uporczywą obronę i jak wiemy, tam wtedy to przejść po nich łatwo nie było. Natomiast przejść było łatwo tam, gdzie dywizje były rozciągnięte. Też taka przesłanka, czy Rydz Śmigły ze swoim doświadczeniem mógł być takim idiotą, panie profesorze, żeby wierzyć, że dywizja piechoty jest w stanie obronić 50-kilometrowy odcinek. A może jednak on uważał, że ona nie będzie bronić tego odcinka, tylko będzie uderzać jedna dywizja 50 kilometrów od drugiej, a to już jest zupełnie co innego. Nie wiem, proszę państwa... Jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Punkt wyjścia, znowu mówię to, co Wacław Stachiewicz podkreślał. Wiedzieliśmy, że nie wygramy, sami czekaliśmy na pomoc aliantów zachodnich. Otóż z żadnych znanych mi źródeł sprzed 1939 roku nie wynika, żeby gdzieś tam w kręgach kierowniczych była świadomość, że my sami nie wygramy. To ludzie tacy jak Cat-Mackiewicz sobie z tego mogli zdawać sprawę, czy może Matuszewski. Przypomnę, że Cat-Mackiewicz do Berezy trafił za artykuł, w którym postulował dozbrojenie polskiej armii. Bo samo stwierdzenie, że armię jeszcze można dozbrajać, czyli że jest niedozbrojona, to już była myśl o zbrodnia warta Berezy Kartuskiej. Ale są wspomnienia takiego Tadeusza Modelskiego, nie mylić z Izydorem. To nie jest dobre źródło historii, bo ewidentnie pisane przez człowieka już w podeszłym wieku i troszkę fantazjującego o różnych rzeczach, ale no, tam są takie mnóstwo jakichś ciekawych anegdot, które znajdują potwierdzenia w innych tych. Akurat Modelski opisuje, jak to w 1939 roku opowiadano i to gdzieś na jakimś oficjalnym spotkaniu, że Anglia w pierwszym dniu wojny przyśle nam 300 bombowców. To zapisuje człowiek, który miał stopień oficerski w wojsku. Jeżeli kto ma elementarne pojęcie o tym, jakie 300 bombowców, którędy one przylecą,
Ale to opowiadał szef sztabu imperialnego. No tak, 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 tak. To jest ten, to przyjęcie, na którym on tę obietnicę składa. I stoją ludzie, nie, przepraszam, kto może ze słuchających uwierzyć w coś podobnego? 300 bombowców, którędy przyleci? No nie wiem, no nie ma, no przepłynie, to potrwa parę tygodni do Rumunii na statku i ten, ale 300 bombowców niech nawet jakoś przelecą, powiedzmy Niemcy ich przepuścili, ale gdzie one wylądują, gdzie, jak one zatankują, rzut kołowy, mechanicy, polscy mechanicy przecież jakichś Wellingtonów czy innych tych by nie obsłużyli. Ja pomijam, czy w ogóle Brytyjczycy mieli wtedy 300 bombowców, ale na zbyciu. Takie drobiazgi, jeśli ktoś się interesował historią licencji na Masley Ferguson'a w Ursusie, że my pracujemy na systemie metrycznym, a Wielka Brytania przecież wtedy jeszcze ma system tradycyjny, cale, prawda, jardy i wszystkie inne, więc chociażby narzędzi nawet prostego, głupiego klucza francuskiego byśmy nie mieli, znaczy francuskie się dopasowuje, ale prostego klucza oczkowego, prawda, żeby jakąś nakrętkę przy takim samolocie odkręcić. Więc ja bym twierdził, że tak naprawdę, co zresztą nie jest żadnym odkryciem, no bo nie było na to wielkiego czasu. Ten sojusz był sojuszem politycznym, natomiast on nie miał w ogóle żadnego wymiaru militarnego. Nie było żadnych uzgodnień między wojskami, co my zrobimy. Tym bardziej no, trudno było liczyć jakieś uzgodnienia, że my bronimy się tu i tu i tu, a wy czekamy, aż zaatakujecie tu i tu. Generalny plan Rydza Śmigłego był taki, pokonamy Niemców sami. Jestem tego absolutnie pewien i chętnie myślę o tym, jesteśmy w stanie dyskutować. O tym potem nie można było mówić. No nie można było mówić z takich samych powodów jak to, że to nie o Gdańsk tak naprawdę poszło, tylko o Słowację, którą chcieliśmy zająć i dopiero kiedy Hitler nam tej Słowacji zająć nie dał, to wtedy Beck stwierdził, że to jest nieodpowiedzialny gość, z którym nie będziemy dalej rozmawiać. Damy mu nauczkę w tym momencie, pogadamy się z Anglikami. A to jest troszkę osobny temat, natomiast podobna historia, no wszyscy znają zapewne książkę Wiktora Suwarowa Lodołamacz. Uważam, że zastosowawszy tę samą metodologię do tego, co działo się we wrześniu 1939 roku w Polsce, jesteśmy w stanie wniknąć w te skrywane zamysły Rydza Śmigłego. Skrywane nie tylko przez niego, ale również przez współpracowników, którzy już później po tej straszliwej klęsce już nie chcieli go bardziej podkładać. Nie chciał też, nie byłoby to też w interesie Sikorskiego wyciągać takich rzeczy, bo przecież to, co mówię tutaj, dokładnie potwierdzałoby propagandę antypolską, że to buńczuczna postawa Polaków zaczepna w stosunku do Niemiec sprowokowała tę wojnę. Z oczywistych względów jakiejkolwiek myśli, która by z Polski wychodziła i taką propagandę wspierała, unikano i w czasie wojny i potem już po wojnie też jak ognia. No i tak zostało, że mamy ten narzucony przez Stachiewicza obraz kampanii, w której ewidentne błędy składamy na karb głupoty Rydza. Tymczasem wydaje mi się, że jego głupota, jeśli to nazwać głupotą, polegała na tym, że rzeczywiście czuł się tym Ziółkiem drugim i chciał poprowadzić kampanię wrześniową dokładnie tak samo, jak pierwszy marszałek poprowadził kampanię na wschodzie. Ale dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, może tutaj na chwileczkę. Bo pan profesor ad vocem. Z panem redaktorem znamy od lat, bo proszę bardzo, te historia też występowaliśmy, prowadził programy, między innymi ze mną. Jest taka rzecz, ja jestem historykiem, a nie z publicystą. Ja chodzę do archiwum i ja dokumenty znam. I chcę panu oświadczyć, że plan Z jest. Teraz ono się nazywa Archiwum Wojskowe, Wojskowego Biura Historycznego, były Centralne Archiwum. Natomiast planów U nie ma. Ja powiem jeszcze coś bardziej. Kiedy pracowałem w Wojskowej Komisji Archiwalnej z sprawami katyńskimi, które w latach, dokładnie to w 1996 roku, to kiedy Jelcin tam odpuścił trochę, iśmy tam sporo materiałów badali, ja odbyłem prywatną rozmowę z wicedyrektorem tegoż archiwum. To się nazywa Centrum Chronienia Historycznego-Dokumentalnej Kolekcji. Nazwijmy spadkobierca Archiwum Specjalnego NKWD w Moskwie. Spytałem go o jedno, powiem tutaj, przywódcy, powiedz tylko jedno, czy macie plan W? Nie, ale to był z NKWD spadkobierca jeszcze. Chodzi o to,
planu W nie ma i wszyscy, którzy piszą na temat planu W, to piszą z sufitu i tam tych pośrednich i tak dalej. Prawdopodobnie moje tak nos historyka mówi, że on jest nadal w tym archiwum, tylko jak i inne dokumenty niedostępniane. Jeżeli jeszcze, jak to mówią przy okazji tych, a to część była rasowych historyków w ramach tego, zabraliśmy się za inne tematy, między innymi za oddział drugi, a mają ponad 5000 teczek naszego oddziału drugiego, to natychmiast metoda była jaka? Trzykrotnie podwyższyć stawkę za ksero. No to szef się nie zgodził, prawda? No i no to odpisz sobie, ileż można tegoż odpisać. Chodzi o pewno, teraz to w ogóle się nie dostanie nikt do tego. To był jeszcze czas, kiedy można było się dostać. Natomiast zasadnicza sprawa. Czy była to obrona, czy było to działania manewrowe? Proszę pana, mówiłem, nie było doktryny wojennej jako dokumentu, ale były instrukcje, regulaminy, plany, które można podsunąć do tego. I proszę pana, w 1938 roku dopiero wyszła instrukcja, ona jest, mówiąca o zaniechaniu działań manewrowych na rzecz obrony ruchomej, jak to nazwano, czyli nie statycznej, ale ruchomej. Czyli jest dokument, który poszedł do wojsk? Jest. Po tym się natychmiast zmienił system szkolenia. Ja może mam nad panem jeszcze tą przewagę, że ja kiedyś w wojsku służyłem i to 42 lata. I trochę się znam jeszcze na sprawach tych wojskowych. I panu odpowiem, bo pan mówił, że ten dom biernacki no, został zdegradowany z tym, bo tutaj armia Wilno i tak dalej. Nie, proszę pana. To nie był odwód rezerwowy, nie ma takiej nazwy. To był odwód naczelnego wodza, dokładnie tak się nazywał. Czyli to było jądro naczelnego wodza na wypadek, powiedzmy, niepowodzeń. Tylko kiedy się niepowodzenia zaczęły? Drugiego, jak powiedziałem, już września. Nie było czasu. A oprócz tego dom biernacki skąd dowodził? On tu później pojechał. On sobie stanowisko w Rembertowie wybrał, bo wygodniej mu było tego. Nie zmęczył się. Tak, nie zmęczył się. A dopiero już jak działania się zaczęły i tak dalej, to dopiero tam 4-5 zaczął się przemieszczać i szukać tych wojsk. A w tym czasie spod Częstochowy dywizja pancerna 4 niemiecka już pod Piotrków podchodziła. I się skończyło tego. Ja oczywiście zgadzam się z panem całkowicie, że wszelkie wspomnienia i pamiętniki to są subiektywne. Oczywiście, to jest subiektywne, trzeba na to patrzeć różnie, przede wszystkim jako historyk konfrontuję z innymi rzeczami. Ale dzienniki, one są może bardziej, jak to powiem, wiarygodne, ale też pisane przez ludzi. A każdy odczuwa subiektywnie pewne rzeczy i tak dalej. I znów trzeba to brać w szerszym kontekście. Ja oprócz tej książeczki, która tutaj nie wiem, ale była, o Rydzu Śmigłym, ja napisałem naukową monografię o Rydzu Śmigłym, którą wydał Adam Marszałek w Toruniu. To jest monografia na źródłach. Taka seria ta, ona ma zasady pewne. Wydawca narzuca. Jakie wydawnictwo? Nie Bellona? Marszałek. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. I tam jest pełna monografia tego. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o Śmigłego Rydza. Śmigły Rydz, jak to mówią później Piłsudczycy, którzy go jeszcze przed zakończeniem wojny. Jędrzejewicz, jego przyjaciel między innymi i wcześniej. Rydz się zmienił po objęciu stanowiska w 1935 roku. Zmienił się zasadniczo. A kto go zmienił? Otoczenie. I Rydz nie był tym człowiekiem, który był wcześniej, który był otwarty, który na żołnierskim łóżku, jak to mówią, spał, po to, żeby mógł sobie pomalować jeszcze, bo on był jeszcze malarzem, miał jeszcze tę pasję i tak dalej. Nie chciał wygód. Z prostym żołnierzem rozmawiał. Później był niedostępny. To nie tylko
wymieniony tu szef sztabu głównego o tym pisze. Proszę poczytać, co Jaklicz pisze, co jego wspomnienia. Proszę poczytać wspomnienia szefa oddziału trzeciego, naczelnego wodza, a wcześniej oddziału trzeciego sztabu głównego Kopańskiego, który był odpowiedzialny za ten plan między innymi. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Do marca 1930 roku nie planowane było nic, jeżeli chodzi o Zachód. Obowiązywał plan Wschód i wszystko. I rozmieszczenie było według planu Wschód. Co można zrobić za 3 miesiące? Nie było naprawdę, było, jak to się plan Zachód jest traktowany? Plan Zachód jest traktowany jako wstępne ugrupowanie wojsk. I linia Wisły, Narwi miała być ostatnią tą linią. Dalej nie było już dyspozycji. Śmigłowiec jeszcze, pamiętajmy o jednym, ale przecież marszałek po pierwszy to samo. Nie miał wykształcenia wojskowego. On żadnej uczelni nie skończył. A pan tak tutaj krytycznie mówił o tych czerwonych, tej czerwonej armii, która pod Warszawę niby szła i tak dalej. Proszę pana, tam nie szli tylko muzyki. Chłopi na czele tych armii byli pułkownicy, podpułkownicy, absolwenci sztabu generalnego. Białej armii. Bo wtedy generał Brusiłow został powołany do stworzenia takiego i rzucono co? Wojna ojciźniana. I się na to złapało kilkanaście tysięcy byłych oficerów i generałów nawet, chociaż generałów nie wystawiano, ale pułkowników wystawiano na te armię. Z takich, powiedzmy sobie, który nie miał pojęcia o co chodzi, to był Budionny, sierżant. A reszta to byli ludzie z przygotowaniem. Tylko była jedna rzecz, która ich krępowała, no, mianowicie każdy rozkaz operacyjny musiał mieć podpis członka Rady Wojennej Frontu, czyli przedstawiciela partii. I wszystko. Szef sztabu podpisywał ten, ale nie wyszedł żaden rozkaz, jeżeli nie podpisał członek rewolucyjnej Rady Wojennej Frontu. I było tam 2-3 maksymalnie i tak dalej. Możemy podyskutować na temat 1920, bo chcę tutaj wszystkim Państwa powiedzieć, ale to zrobiła propaganda nasza, międzywojenna i obecna. Nie było żadnej wojny 1920 roku. Wojna trwała od lutego 1919 roku do września, bo wtedy rozejm został podpisany, a traktat pokojowy 18 marca zawarty. Czyli w sensie politycznym trwała nawet do marca 1920 roku. Tylko myśmy ją sprowadzili do wojny 20 roku. A co? Kto przeniósł te nasze wojska autę i Berezynę? Skąd one się znalazły? No musiały dojść. A to jest prawie pod Smoleńsk. Przeszły, czyli to były też, ja teraz wydałem niedawno książeczkę w ramach serii Historyczne bitwy Mińsk 1919. Największa bitwa 19 roku. No jednak panie, były tak. Panie profesorze, ja od razu bym chciał zapowiedzieć, że 15 września w sobotę będzie kolejna sesja historyczna dotycząca Józefa Piłsudskiego. Września, tak, dobrze pan usłyszał, 15 września w sobotę. I myślę, że wtedy między innymi o tych sprawach związanych z tymi bitwami i tą książkę, o której pan teraz mówił, byśmy chcieli też więcej skomentować. Dziękuję bardzo Rafałowi. Ja tylko dwa słowa, jeśli można, bo... Dziękuję. Nie mamy czasu na długie dyskusje. Bardzo dziękuję panu profesorowi za te uściślenia, ale ja nie mam wrażenia, żeby jeżeli chodzi o Rydza Śmigłego, one obalały tak do końca te moje intuicje. Mówiłem o dziennikach, to trochę sobie o dziennikach, mówiłem, że dzienniki oddają nastroje tego, co się myślało w danym momencie. One oczywiście już są obciążone błędami, bo się piszący te dzienniki nie wiedzieli, ale no... Wiemy to naprawdę z wielu różnych źródeł. W 1939 roku wszyscy byli przekonani, że
rozwalamy Niemców po prostu lewą ręką. No to 2 września generał Rowecki, późniejszy generał Rowecki, pułkownik Rowecki zapisuje, że ni Francja i Anglia wciąż zwlekają z przystąpieniem do wojny. Bardzo dobrze, jest duża szansa, że pokonamy Niemców sami, zanim tam się nasi zachodni alianci w ogóle zdążą ruszyć. Taki to jest niewątpliwie, ten duch był ukształtowany. Polityka historyczna. Wtedy robiła to propaganda. Tego słowa nie będę używał. Jeszcze Grzegorz Braun, tak? Ad vocem. Co to jest polityka historyczna? Szkoda, że Piłsudski nie dożył. Ale Grzegorz Braun, byłby proszę. Jednym wielkim przegranym. Tak. Byłby jednym wielkim przegranym. Uprościłoby nam się historia. No to był szczęście. To był wielki szczęście. Grzegorz, na minutkę tutaj może. Dobra, to ja już nie chcę. Dziękuję. Bardzo interesująca hipoteza. Bardzo pożywcza. Bardzo dziękuję. Ale przychodzą mi od razu na myśl dwa głosy historii zanotowane. Jeden, narada w Warszawie, szczyty władzy, właśnie sama góra, sama naczelna sitwa i szef sztabu brytyjski Ironside, lato 1939 roku, sierpień. On tu przyjechał doglądać tego, czy ci głupi Polacy rzeczywiście skaczą na główkę do pustego basenu, tak jak się na to z nimi umówiliśmy. I oni już wtedy troszkę zaniepokojeni mówią, no ale właśnie te samoloty, coś to nam, co nam przysyłacie. I Ironside buduje wtedy taką figurę, że no my rzeczywiście na te lotniska, to już umówiliśmy się z Francuzami, bo tam mamy właśnie te klucze, prawda, francuskie mamy, ale mamy nasze wojska w koloniach, zgrupujemy je w Egipcie i cytat, być może przyjdziemy do was przez Morze Czarne. Prawda? Być może. I znowu głos historii, wszystko wskazuje na to, że ci idioci to kupują, prawda? A Ironside wyjeżdża do Londynu i melduje tam, no rzeczywiście Zulusi skaczą pod kosiarkę tak jak tego tak jak trzeba. No, może. I drugi głos historii, tu niestety nie pamiętam świadka, to mi w tej chwili uleciało z głowy, ale ktoś z Państwa może uzupełni, relacja, że w Kutach Rycz ma komuś się zwierza, że od 1938 roku ma świadomość, że ta wojna musi doprowadzić do wyprowadzenia organów kierowniczych państwa polskiego poza granice Rzeczypospolitej. Że do tego prowadzi scenariusz tej wojny. Może pan prezydent pamięta, czyj to jest głos? I zatem to, co przeciwko pańskiej hipotezie bardzo mocno staje, ja jej nie odrzucam, bo mówię, ciekawy materiał do analizy, no to jest jednak cała realność tak zwanego przedmościa rumuńskiego, prawda? Czyli z jednej strony czekaj tatka, latka, brytyjskie gruszki na wierzbie, że przez Morze Czarne nam przyślą, prawda, te Hurricany, co to potem sprzedali je Turkom chyba, prawda, co to jedyny statek do Konstancy przybił. No i druga rzecz, świadomość elity, że właśnie na skutek zobowiązań, i tu jest materiał do zbadania, jakie zobowiązania poufne, niejawne, lożowe, rzecz jasna, jakie imperatywy tutaj zadziałały, żeby postawić na hazard los narodu całe istnienie państwa polskiego. Ja może, jeżeli można, krótko bardzo powiem tak. Trzeba widzieć wymiar polityczny i wymiar militarny tego wszystkiego. Wymiar polityczny chodziło o wielkie kontrowersje, żeby skierować uderzenie Niemiec na wschód, a nie na zachód. A jeszcze Hitler właśnie do jesieni 1938 roku się wahał, dopiero jak ta sprawa polska nabrała wymiaru, kiedy odmówiliśmy ostatecznie na żądania, to Hitler w kwietniu wydał dyrektywę dopiero uderzenia na Polskę. Otóż chodziło wszystko, że nie jesteśmy przygotowani, mówię o zachodzie. Przecież tam jeszcze nie było armii kontynentalnej, mówię Wielkiej Brytanii. Zarządzenia mobilizacyjne wydano dopiero w sierpniu 1939. Ona była bezbronna, miała jedynie marynarkę. Tak jest. Nic więcej. Tak jest.
Ile ona przysłała tych dywizji do Francji? 4. I wszystko, więc nie była w stanie. Natomiast co ja zarzuciłem między innymi Lwowi Śmigłemu w tym kontekście opuszczenia 17 września? Jedna rzecz najistotniejsza. Nie było jeszcze w dziejach wojskowości polskiej wodza, który opuszcza walczące wojska. No ja znam tą sprawę. No, że wyjechał, bo to łatwiej do jedyny i tak dalej. Możemy dyskutować. To na oddzielne spotkanie. Wspomnienia pani Aleksandry Piłsudskiej. Ale we wrześniu na ten temat porozmawiamy. Ale nie wyjechał do Niemiec. A miał blisko. Zaniedbał. Kogo podprowadzi? Zaniedbali czego? Zwolnili Rumunów z układu. Przez to internowanie. I wtedy co? Wtedy zwolniliśmy ich, to znaczy przekroczenie żołnierza to jest internowanie. I tak. Powinien sobie zdawać, bo mnie prawo międzynarodowe znać. Powinien zdawać sobie z tego sprawę, że taki los będzie. I tu nie Rumunii po prostu. No tam, że pułapka była, to inna Noela, inne tam, to można sobie dyskutować. Ale ktoś powinien odpowiedzialny za kraj przewidzieć skutki tego kroku. To jest temat na pewno na... Jasne. Dobrze. I jeśli ten, ja tylko chciałem powiedzieć z tego, co wiem, ja myślę, że... Przedmoście rumuńskie, cała ucieczka Rydza, to już jest potem improwizacja. Tego w planach nie było, natomiast jest bardzo ciekawa, polecam tę koncepcję, argumenty, które Grzegorz Górski zebrał w książce Wrzesień 39, Nowe spojrzenie, z tym, że to wydanie toruńskie bardzo trudno dostępne, gdzie on po prostu interpretuje to jako nie tyle ucieczkę Rydza, co pogoń za Bekiem i Mościckim w przerażeniu, że Mościcki, korzystając ze swoich uprawnień na prezydenta, wyznaczy Beka, bo trzeba jeszcze na 39 rok jednak patrzeć w kontekście rywalizacji politycznej. Ten obóz sanacji się jeszcze do końca nie poukładał. W 1940 roku dopiero miało się to stać i to wszystko, co się dzieje w 39. To jest istotne ten. Co do Anglików, ja w swojej książce o tym wspominam i bardzo bym chciał, żeby ktoś poszedł tym tropem. Właściwie jest jedna przesłanka. Biskup Biskup Polowy Gawlina w swoich wspomnieniach podaje coś takiego, nie wiadomo skąd ma te informacje, no od ludzi, prawda, że tak naprawdę pierwsze posiedzenie gabinetu Sikorskiego odbyło się w 1939 roku w Warszawie. W styczniu. Bez udziału Sikorskiego, tylko z udziałem Józefa Rettingera, to jest nazwisko, które już nam nie trzeba przybliżać, tak? No i teraz jest pytanie, czy to nie znaczyło, że jednak Brytyjczycy mieli wobec, jak to Grzegorz Braun mówi, Zulusów wariant B. Gdyby Zulusi nie okazali się tak głupi, żeby z szabelką ruszyć, prawda, sami z siebie, to zobaczmy, co się stało. Prezamach jugosłowiański. To, co stało się w Jugosławii w 1941 roku, być może mogłoby się stać w Polsce, no ale wojowniczość Rydza i jego przyjaciół zwolniła jakby wywiad ewentualny brytyjski, jeśli planował taką operację, no bo nie było takiej potrzeby. Polacy sami zupełnie ochoczo jakby podjęli to, weszli w tę politykę. A jeszcze Starzyński i jemu podobni, montujący obronę Warszawy w oczekiwaniu, że jak ruszą Sowieci, to oni staną na czele Polskiej Republiki Rad i dopiero zbudują tutaj porządny socjalizm. Były takie, Rummel miał takie, są ślady, że Rummel miał takie, to jest Starzyński, nie słyszałem, ale to już, no dobra, to długo jest, by było. To jest na wrzesień, bardzo ciekawe tematy. Dziękuję bardzo, Rafale. Dzięki serdecznie.